Z nami Małgosia Dymus, jak zwykle roztańczona, witaj. Witam serdecznie. Przygotowania też były taneczne? Przygotowania były ciężkie, ale z uśmiechem na ustach. Wszystko w Pancerze Wrocław, czy pojechałaś gdzieś? Byliśmy właśnie z Ladies Fight Night w Holandii, w Amsterdamie, w klubie Mike's Gym, a tak to głównie całość w Pancerze Wrocław. Powiedz, jak te przygotowania w Holandii, jak te treningi w Holandii różniły się od polskich? Tam duży nacisk jest kładziony na takie akcje, bardzo rozbudowane. I dużo też sparingów. Praktycznie na każdym treningu są takie mocne sparingi. No i głównie tym się chyba to różni. Generalnie nie ma wielkiej różnicy między treningami w Polsce? Nie, generalnie. Uważam, że było też dużo takich akcji, na przykład na odkręcenie. To my na przykład to w klubie robimy, także... Tutaj Kasia Lubońska powiedziała mi wcześniej, że nie było rozgrzewek. Nie było rozgrzewek. Tam się przychodzi na godzinę, wybija godzina, już się zakłada od razu rękawice i... Pierwsze co, to są takie łapy, uderzenia po prostu na ręce. W Pancerze Wrocław zmieniłaś klub na Pancer Wrocław. To było już ile, 2 lata temu, czy krócej troszkę? Tak, 2 lata. Jak generalnie podsumowujesz tą zmianę? To był dobry krok? Uważam, że tak, że to był dobry krok. Czuję się tutaj dobrze. Atmosfera bardzo dobra, jesteśmy drużyną. I mam nadzieję, że dalej będzie owocowała ta współpraca, wyniki. Masz tam dużo naprawdę dobrych chłopaków. Tak. Szczególnie właśnie w takich wagach 60-63 kilo. Ale również z Różą dużo właśnie ćwiczę i teraz jeszcze doszła taka Justyna, 52 kilo, także nie narzekam na pewno. Z Niemką będziesz się spotykała już trzeci raz. Kiedy pierwszy raz z nią walczyłaś? Pierwszy raz z nią walczyłam w 2015 roku w marcu. Jak ta walka wyglądała? Niewiele ci zabrakło, żeby ją pokonać? Wtedy pamiętam, to był dystans 5 rund po 2 minuty, bo to była walka o pas tej gali. Werdykt 2-1. Uważam, że no, kto wie, gdyby to było w Polsce, być może werdykt byłby po mojej stronie. Tak jak mówisz, walka była bardzo wyrównana. Drugi raz kiedy żeście się spotkały? Drugi raz spotkałyśmy się dokładnie w listopadzie 2015 roku, tydzień po moich Mistrzostwach Świata. Po prostu nie byłaś, byłaś trochę obita, tak? Tak, nogi miałam mocno rozbite. Ale jak widzę, zagięłaś parol na tą Niemkę i tym razem będzie wygrana. Tak, mam nadzieję, jak mówię, do 3 razy sztuka, mam nadzieję, że tym razem przygotowania przebiegały pomyślnie, mam nadzieję, że nie chorowałam i wierzę, że tym razem ja wygram. Powiedz mi, znasz już ją bardzo dobrze, bo walczyłaś 2 razy. Co jest tym kluczem do zwycięstwa? Co musisz zrobić, żeby ją pokonać? Myślę, że właśnie w drugiej walce bardzo dobrze mi wychodziła kontra. Muszę właśnie więcej skupić się na kontrataku, zaczynać rękoma, kończyć nogą i myślę, że będzie dobrze. Przeszła tutaj właśnie za tobą, połaskotała cię. Widać, że nie ma między wami jakiejś złej krwi. Nie, między nami nie ma właśnie złej krwi. Mariam bardzo jest taka sympatyczna, aż jestem w szoku, że tak powiem. No ale trylogia musi być zamknięta. Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że tym razem Polska górą. Powiedz mi, co dalej? Dalej będą walki na Elefenie, czy już tylko występ na World Games? Dalej to za 2 tygodnie mamy wyjazd z kadrą narodową na Puchar Świata do Austrii. Później w maju czekają nas właśnie już, zaczynamy przygotowania pod World Games i też kilka startów amatorskich jeszcze mnie czeka. No zobaczymy, ta walka tak naprawdę jest tutaj no, bardzo ważna. Zobaczymy, mam nadzieję, że Ladies Fight Night podłuży ze mną długotrwałą współpracę. W takim razie czekamy na najbliższą walkę, no i życzymy ognia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.